serdecznie w kolejnym odcinku z naszej rodzinki biedaków. Jak mogliście zobaczyć na samym początku, mieliśmy wielkie wydarzenie w rodzinie, kolejne już, a mianowicie ślub Cyryla i Mai. Tak, Maja w końcu wyszła za Cyryla i jest szczęśliwa. Cyryl, mam nadzieję, że też jest szczęśliwy mimo wszystko. Ja mu się tu marzę wyjechać na wakacje, tak mu zaznaczyłam, bo może wyjedziemy. Jeszcze się zastanawiam. Tymczasem mamy kolejny dzień, czwartek. Rano. Tak, czwartek rano, on dokładnie słoneczko nam zaczyna świecić. I będziemy powoli ogarniać, tak? Aha, może powiem, dlaczego w ogóle zrobiłam w takiej formie ten ślub. No bo wiecie, jak wyglądają imprezy w Simsach. Zawsze jest coś nie tak, coś nie wychodzi, a ja jestem taka, że chcę mieć całą rodzinę. No i... No i zawsze mam jakieś problemy, więc stwierdziłam, że ten ślub zrobię tak sama. I nagram wam tylko, że z jakąś muzyczką. I też będzie fajnie. Ale dzisiaj mamy normalny odcinek i tyle. I może odłożymy dzisiaj sobie wieczornie. Tak pomyślałam. O, widzę, że mam tu tutaj klipę. Świetnie. A jeszcze jedna rzecz. Bo jak nagrywałam poza nagraniem, to wyłączyłam im bieg. Tak, nagrywałam poza nagraniem, ale żebym powiedziała. Jak grałam poza nagraniem, tak. To wyłączyłam bieg, żeby mi się nie starzeli, bo chciałabym, żeby mieli urodziny na odcinku. No. Także sami rozumiecie. Co tam, Barbinka? Barbinka, jesteś bardzo szczęśliwa. Jesteś prysznic. Cyryl potrzebowałby do toalety. Czy wy dzisiaj pracujecie w ogóle? A tak, Mai, zmieniłam fryzurkę. Mai, co tobie, kochana? Też potrzebujesz siusiu. Mogę wam pokazać zresztą. O, ma taki wysoki kucyk. No. A Cyryl bez zmian. Cyryl to Cyryl. To może sobie załatwić się na dole. W ogóle muszę jej zmienić cel życiowy, no bo... Ona ma tu takie ciemne pragnienia. To jeszcze się nie przyjaźniłeś z własnym dzieckiem. O, faktycznie dziwne. A właśnie, a propos problemów z Simsami. Sami widzicie, co mi się wydarzyło. Jest na niego wściekła, ponieważ... Nie będę nic ukrywać. Tak. Cyrilla, pobieramy się. Nie jest już moim przyjacielem. Cyrilla staje się moim wrogiem. Cyrilla, rozstajemy się. I zresztą ona ma to jako pozytywne wspomnienie. Nareszcie mam spokój, teraz mogę znaleźć kogoś, z kim warto spędzić resztę życia. Żegnaj mi stary domu, do widzenia, dawne życie. Teraz wiem, że tak chcę. To najpiękniejsze słowa na świecie. I ona jest niezadowolona, że wzięli ślub. Także... Ja nie mam pytań, ale sami widzicie, co się działo. I że lepiej, że to zrobiłam poza nagraniem. Bo tylko bym się wściekała. Nie poczekaj, co to za zbiorowisko? W łazience. Co tam się dzieje? Lol. Boże, ja się tak wystraszyłam, że on umiera albo coś. Po prostu zawał. Serio, aż mi serce na chwilę stanęło. Balbina, ja ją tutaj teleportuję, bo zanim ona wyjdzie z tej łazienki, z tego tłoku, niech ona poda śniadanie. Zrób omlety. Co ty robisz? Może byś się umył? To zrobiłaś omlety? Napraw ten prysznic, bo już mam dosyć wzywania mechaników. Bo co chwilę się coś psuje. A potem weź ten prysznic. Barbina zadzwoni po zakupy. Tak, Barbina ma jak zwykle wszystko w nosie. Ty masz dzisiaj otwierać swoją kwiaciarnię, więc kobieto, ogarnij życie. Czemu wy się tam drzecie? Chociaż, dobra, no mogłam wymienić lodówkę. Ale okej, nieważne. Weźmiemy oczywiście pełną lodówkę. Tak jest. Poprosimy. Sławek, ty byś coś zjadł. Co masz jakieś reszki, to weź coś, bo ja chciałabym, żebyś robił samochód, bo ja wam pokażę, już jeden samochód mamy zrobiony i ja go dałam. Korneli, tak. Taki niebiesciutki. Proszę bardzo. Stwierdziłam, że Sławek zrobi swoim córom samochody, żeby każda miała swój. Taki fajny, fajny pomysł, mi się wydaje. Ja tu muszę mieć kontrolę nad wszystkim. Weź sobie jakieś resztki. A potem idź. Pracuj nad silnikiem. Maja jest nieszczęśliwa, bo Maja jest bardzo głodna. O, wszyscy idą do szkoły, więc już mam ich w nosie. Nie odrobili czyjej lekcji. No nie idą w najlepszym stanie do tej szkoły, ale no życie. Co się dzieje? Czemu ty nie chcesz iść do szkoły? Wszyscy. Nie chcę was tu widzieć.
tylko jedna porządna Karolina idzie. A reszta się coś odwiedziała, nie? Cyrylu. Co mi się tak przycina? Cyryl idzie odebrać zakupy, też dobrze. Barbina, zostawisz tego ptaka. Chciałabym, żebyś ty jednak przygotowała coś do jedzenia. Aha, jeszcze nie mam zakupu, okej. O rany. Kto tu do pracy je, nie? Maja pewnie. Pewnie, że tak. Zasuwaj. Podjedz trochę tylko i sio. Barbina. Dobra. Chyba jeden nastrój tutaj wskoczył. Lepszy. Ty pojadłeś? Pojadłeś jeszcze samochodu. Barbina. Barbina i dalej. Cyryl, wziąłeś te zakupy? Nie, on poszedł trzymać te zabawki. To nie są moje drzwi wejściowe. Jak mogę to zmienić? Nieważne. No idziesz po tą przesyłkę, idziesz. Barbina, otwórz lokal. A ty odbił zakupy. Uch, jaka cisza się zrobiła, jak wszyscy to mi. Och, znowu ten ptak nie wyciekał do pomieszkania, dobra. Możesz w sumie napełnić miseczkę, bo nie chcę, żeby nam poduszka zdechła. Tak nie trzeba, tutaj też nie trzeba. W sumie sama nie wiem, czy i kiedy wyprowadzać Cyryla i Maję. Bo tak sobie myślę, że niedługo Kornelia i Karolina wyjadą na studia. No i tak jakoś nie wiem, tak jest smutno i pusto. Zostanie Kajetan w sumie. No ale wiecie. Wiesz co, weź... Może jednak uzupełnij towar. No nie mamy pracowników, no? Nie, robię sama ogarnię kraciarnę. Dobra, ty tutaj. Odłożyłeś zakupy? A umiesz gotować? Ty umiesz gotować, więc też przygotujesz coś do jedzenia. Sandacz w papajach. Zrób. Czy ty nie poszedłeś do szkoły? O! Klienty się schodzą. Mnie to nie interesuje, dziecko drogie. Chyba sobie pisz ze mnie po prostu w tym momencie. Do szkoły prywatnej wam zapisałam, aby jeszcze macie jakieś wydziwienia. Jestem oburzona. Oj, tu jest ta dziennikarka. A ja się zastanawiam, co ona tu robi? Sprzedaż. Aha, aha. No to ja już wiem, czemu miałam zablokowane drzwi. Także sorry, no sorry, kobieta, tutaj mam sklep. Nie, to jest zwierzę, to gdzie mogę zająć się sprzedażą kwiaciarni? Nie widzę, no nie wiem, może uda się. Halo, babo, tutaj jest kwiaciarnia. Niby lecą. No, teraz coś mogę zrobić. O, jakieś dziecko przyszło. Po kwiatki. Cyryl coś tam szamie, a zrobi. Zrobiłeś jak już sondacza pięknego, super. Weź to zachowaj, żebyś nie zepsuł i weź coś jeszcze zrób. Wykorzystamy cię. Chyba to kotlety wieprzowe. Barbina, a szepnął cię ktoś kiedyś? Idź tutaj, sprzedawaj. Masz tylko dwóch klientów, zadbaj o nich. Sawet tam pracuje nad samochodem dla Karyny. Jej chyba dam różowy, jeśli jest opcja różowego, bo nie pamiętam. A jakie ładne kwiatuszki w ogóle. Albina, wcześniej się ubrała. Na wszystko widzę. Zaraz jej
się skończy dzień dziecka. Aha. Dobra. W ogóle, moi drodzy, w kolejnym odcinku Sławomir będzie miał urodziny. Zostanie dziadkiem. Znaczy, dziadkiem to on już został. Zostanie staruszkiem. Czy wy też jesteście podekscytowani, bo Balbina zaraz za nim. Za 6 dni. Także no. Ja wam mówię, będzie się działo. Czemu mi się zaprzecina? Aha, to jest kurt. Dobra, to szłam w to, to kończę. Wysoka pensja. O, no to dobrze, że poprawiło ten problem. No oczywiście, że po chlebie, nie, żeby inaczej. Moja kwiaciarnia jest najlepsza. Najlepsza. No i co, wróciły dziewoje. Ja zamknę tą kwiaciarnię, bo nie ogarnę. Chociaż teraz to klientów mam oczywiście, nie? Sławek widzę już tam padnięty, masakra. Weź prysznic, skorzystaj, jak jeszcze zdołasz. No i... śpi. Ty masz dzisiaj wolny. Nadal tak. Zrobiłeś tyle żarcia, a nawet weź to podaj, co? Akurat wszyscy sobie wiedzą. A my tu idziemy. Musisz poczekać, bo muszę obsłużyć klientów przy kasie. Berta, samuraj. Kto umarł? Nie, nikt nawet nie zauważył. Wilka to w ogóle była jeszcze od naszego pierwszego psa, to była ta... Przykro mi się zrobiło. Dobra, jeszcze młodutka. Chyba spędziłem sobie takiego jakiegoś pieska wilka. Twoja wnuczka przyszła na zakupy, pomóż jej. Uuu, kupisz tą fontannę? Znaczy, no, chyba fontanna taka zaraz nie da. No, oferuję jej tą pomoc. Czemu już nie mam? To zaraz się obrazi. Jest, czym mogę służyć? No weź jej pomóż. Balbina. Zobaczcie, co się z nią stało. No zobaczcie, ona nie chce w ogóle tu wejść. Szalej zaraz. No i widzisz, spadły ci gwiazdki. Świetnie. Babina się zawiesiła w przestrzeni. No zauważyłam, że cyrynu wolny. Ale to sobie świetnie, świetnie. Zobaczcie, ona na jakąś sobie dostanie. Zobaczcie, mogę Lolitę tylko tą. Idziemy zatrudnić nawet. Dobra, pomóż mu najpierw. Uuu, kupiła to, zobaczcie. No to nieźle. Śpi. Ja muszę przypilnować, żeby wszyscy tej lekcje podrabiali. Więc pauza. Dobra, najpierw możecie zjeść. Czy nie jesteśmy taki głodny? No i ten cel życiowy i muszę pozmienić, to zaraz sobie zrobię po nagraniu.
dostałeś, czemu ty nie dostajesz tego awansu? Wszystko masz wybite? O co chodzi? Nie masz jej głupi nastrój. Niestety. Dobra, jak na razie jej zostawię, bo ja tą ciarnię muszę ogarnąć. Ciarnia Balbiny też jest ważna, kurde. Patrzcie, jak one przez siebie przenikają. Nie, 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 pani. Wszystko mi wykupicie. A Lolita przychodzi tu i zwykle lekcje odkładać. Nie, moja droga, bo tutaj klienci chodzą. I dałam ci biureczko, ale nie oznaczyłam, bo jest takie malutkie. Nawet dla mnie pokazałam, że tutaj wstawiłam na to łóżko i takie tylko właśnie. Ja bym chciała, żeby właśnie. Chcesz tutaj poskakać na skakance, to jak najbardziej, kochana. Skacz na skakance. Łap motyle, tuż z piłką. Łap owady, to będzie to samo? Nie, to chyba nie będą motyle, ale nie ma motyli. Idź do brata. Przyjmij pieniądze, Balbina. Och, bo ten dom jest wyżej niż ta przeciarnia i denerwuje, ciągle muszę te schody, znaczy piętro obniżać. My już zamykamy, tylko obsłużę tych klientów. Chyba tam dzisiaj drugi poziom nam skoczył fajnie i... O, mamy dobrą reputację. I nawet... O, i już trzeci! Chodźmy to do końca. Super. Czemu traci? Ale jest tylko na plusie dzisiaj. Wyjątkowo. Także fajnie. Panie! Pan się tam strzesza, bo ja zamykam lokal. No już zamknięty. Sorry. No myślę, że może. To nikt nie kazałam im robić. No dobra, może Cornelia w tym kierunku na taniec i muzykę przeznaczymy. To nie jest takie głupie w sumie. Balbina jest przeziębiona, jak zawsze wszyscy są u mnie wiecznie przeziębieni. Ohoho, co za chaos. Sławomir ma urodziny już jutro, tak jest. I Kajetan ma za dwa dni. O raju, tutaj Maja wzięła się za sprzątanie. Ta sobie skacze na skakance, nie ma spoko. Ja powiem tak. Baw się. Ale wy macie słabe relacje ze sobą, moi drodzy. Nie podoba mi się to. To jest piątka. To jest smok. To jest uścisk. Spucha. Karolino. Masz super zabawę. Zostaw brata. Odrób lekcję. Cornelio. Jesteś brudna i śmierdzonica. Dlaczego? I nie zjedliście obiadu. Super. Cyril wam zrobił obiad, a wy macie to w nosie. Korzystaj, weź prysznic w tej kolejności. I też musisz odrobić lekcję. Dobra, jakoś to ogarniemy. Maja sprząta. Jak posprzątasz, to skorzystaj. Cyril, jak zwykle zadowolony. Możesz pogadać mi telefon. Posprzątać się. A Balbina? To może. No, bo czeka gazety, więc spokojnie może podejść. Krytek. Dobra, dostał go po mnie brudny. Mieszkacie razem i tak... O, rany. No, dziecko go drogie, idź oglądaj z mamą telewizję. Wszyscy są poproszeni. Są wszyscy tacy drogi są. Idź się przełącz. O, rany. Sławek śpi cały dzień, nie? Weź stawaj, chłopie.
na szybko. Mogę kubek gorący. Czemu nie możesz? No. Jaki problem to? A ty co pod tym prysznicem? No dobra, idź spać, nie będę cię męczyć. Niech już im będzie. Dzisiaj troszkę się skupiliśmy bardziej na kwaciarni Balwiny, ale wiecie, ona też coś musi mieć pod życie. Dobra, to sobie tam ponosisz rozrywkę. To spoko. To zrobisz lekcję, to idź spać, to chyba trochę nie wiem już, które czy nie. Kładę już ich ładnie spać. O, ona już sama idzie. Ale i taki klikę. Bo ona śpiewnie swoim. Oczywiście temu się nie chce. Robimy w opakanym stanie. Kto się tam zresetował? Znowu. Pewnie Lolita. Tak coś czuła. Możesz wziąć do prysznic i też iść spać. Karolino. Karolino. Dobranoc. No. I możesz, ty możesz iść pracować nad silnikiem. Babinka ma kolejkę. Tutaj widzę Cyryl sobie siadł. Cyryl może powyłączać. Powyłączać. Zapełnić miseczki. Sprzątnąć silnik. Dobra, tutaj jest ogarnięte, tutaj śpi. Tutaj też ma iść spać. Bali ma spać. Coś tam zlewa. Maja śpi. Karolina idzie do łóżka, też idzie do łóżka. Ten też śpi. I Lolita się kładzie. Fantastycznie, dlatego mogę już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostaw dzieci i rób swoje. No, wiele się nie wydarzyło, ale był ślub, także nareszcie mamy to za sobą. Związek Mai i Cyrilla został zalegalizowany. Tak, Balbina może spokojnie się starzeć i wszyscy synowie są żonaci. No prawie wszyscy, bo jeszcze Kajtek został. Ale ja nie wiem, czy Balbina dożyje ślubu Kajtka. Nie, no dożyje. I tym pozytywnym akcentem kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Już to mówiłam, także no. Do usłyszenia. Pa, pa.